Dziś poszukamy, jakie jest powiązanie między szybkością reakcji a równowagą reakcji. Równowagą chemiczną, czyli stanem reakcji, w którym nie następuje dalsza zmiana składu mieszaniny reakcyjnej. Zapiszmy równanie reakcji, w której z A moli substancji A i B moli substancji B powstaje C moli substancji C i D moli substancji D. Wiesz już, że w stanie równowagi, w stałej temperaturze, wyrażenie na stałą równowagi tej reakcji prezentuje się w następujący sposób. K, czyli stała równowagi, równa jest stężeniu równowagowemu produktu C podniesionego do liczby moli wynikającej ze stechiometrii reakcji razy równowagowe stężenie substancji D, również podniesionej do ilości moli, podzielone przez równowagowe stężenie substancji A podniesionej do potęgi równej A razy równowagowe stężenie substancji B podniesionej do potęgi równej B molom tej substancji. Równanie znamy, ale uważam, że warto się zastanowić, czemu ma ono taką, a nie inną postać. Kiedy dojdzie do stanu równowagi, w trakcie zachodzenia jakiegokolwiek procesu, szybkość reakcji powstawania i rozpadu produktów jest taka sama. W stanie równowagi termodynamicznej stężenie produktów i substratów osiągnęły pewien stan stabilności. Jednak na szybkość każdej reakcji ma wpływ wiele czynników, takich jak na przykład temperatura, orientacja cząsteczek względem siebie, czy też energia kinetyczna tych cząsteczek. Te wszystkie czynniki są charakterystyczne dla danej reakcji w danej temperaturze i możemy je zamknąć w stałej szybkości reakcji. Szybkość, z jaką substrat A reaguje z substratem B w danej objętości, zależy od prawdopodobieństwa, że w jednym miejscu znajdzie się odpowiednia stechiometryczna liczba cząstek substratów. Prawdopodobieństwo, że w pobliżu danego punktu znajdzie się cząsteczka reagenta A z dobrym przybliżeniem jest po prostu proporcjonalne do stężenia tego reagenta. Jest to logiczne, ponieważ im większe stężenie, tym więcej cząsteczek w danej objętości. W pobliżu, czyli na tyle blisko, że jeśli znajdą się tam cząsteczki reagentów, to będą tak blisko siebie, że zaczną oddziaływać i zareagują ze sobą. A jeśli ze wzoru reakcji wynika, że zachodzi ona, gdy spotkają się dwie cząsteczki reagenta, jeśli mamy do czynienia na przykład z rozrzedzonym gazem, to fakt, że w tym punkcie znajduje się już jedna cząsteczka A, nie ma wpływu na prawdopodobieństwo znalezienia w pobliżu tego samego punktu jeszcze jednej cząsteczki A, które to prawdopodobieństwo jest także proporcjonalne do stężenia cząsteczek A. Ponieważ są to zdarzenia niezależne, prawdopodobieństwo znalezienia w jednym miejscu co jednej porcji cząsteczek A i jeszcze drugiej porcji cząsteczek A jest iloczynem prawdopodobieństw, czyli jest proporcjonalne do kwadratu stężenia. Prawdopodobieństwo znalezienia dwóch cząstek reagentu A w jednym miejscu jest proporcjonalne do kwadratu stężenia A. Następnie trzech cząstek do sześcianu stężenia i tak dalej. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat rachunku prawdopodobieństwa, to zapraszam do obejrzenia odpowiedniego filmu z matematyki. Tymczasem zastanówmy się, co stanie się z prawdopodobieństwem znalezienia w jednym miejscu dwóch cząsteczek A i dwóch cząsteczek B. Znowu, jeśli gaz jest rozrzedzony, to, że dwie cząstki A spotkały się w jakimś punkcie, nie ma wpływu na prawdopodobieństwo znalezienia w pobliżu tego samego punktu jeszcze dwóch cząstek B. A zatem prawdopodobieństwo spotkania dwóch cząstek A i dwóch cząstek B jest proporcjonalne do kwadratu stężenia A razy kwadrat stężenia B. Niestety, w praktyce okazuje się, że to proste i eleganckie rozumowanie prowadzi do wniosków zgodnych z doświadczeniem tylko w bardzo szczególnych przypadkach reakcji zachodzących w szczególnych warunkach, na przykład w bardzo rozrzedzonych gazach. Dlatego wygodnie jest wprowadzić w miejsce współczynników stechiometrycznych rząd reakcji. W poprzednim nagraniu zaznaczyliśmy go jako lambda A, albo też lambda B. I wiesz już, że lambda A wyznaczana jest na podstawie wielu doświadczeń i niekoniecznie musi równać się współczynnikowi stechiometrycznemu reakcji. Ale mimo wszystko, załóżmy jednak, że rzędowość ze względu na poszczególne reagenty jest równa cząsteczkowości reakcji. I w dalszych rozważaniach tego nagrania uwzględniajmy, że te potęgi są równe współczynnikom stechiometrycznym reakcji. Podsumowując,
Dla naszego równania reakcji chemicznej szybkość powstawania produktów wynosi V1 równe jest stała szybkości reakcji K1 razy stężenie substratu A podniesione do potęgi A razy stężenie substratu B podniesione do potęgi B. Jest to równanie kinetyczne tego procesu. Skoro mamy do czynienia ze stanem równowagi, to w układzie zachodzi reakcja przeciwna. W takim razie zapiszmy sobie równanie kinetyczne dla tej reakcji przeciwnej. Czyli związek C, dokładnie C moli związku C i D moli związku D odtwarzają substraty A i B. W takim razie prędkość tej reakcji wynosi V2 razy stała szybkość reakcji, czyli tutaj zaznaczmy sobie K2, razy stężenie substancji C podniesione do potęgi C razy stężenie substancji D podniesione do potęgi D. Reakcja pierwsza przebiegła z prędkością V1, natomiast reakcja odwrotna przebiegła z szybkością V2. Jeśli reakcje osiągnęły stan równowagi chemicznej, to wiesz już, że obie te szybkości muszą być sobie równe. Pamiętaj, że gdy układ osiągnął stan równowagi, to stężenia w równaniu kinetycznym są stężeniami równowagowymi, a nie początkowymi. V1 równe jest V2. To też możemy zapisać, że K1 razy stężenie substancji A podniesione do potęgi A razy stężenie substancji B podniesione do potęgi B równe jest K2 razy stężenie substancji C podniesione do potęgi C i razy stężenie substancji D podniesione do potęgi D. Jak sama nazwa mówi, stałe szybkości reakcji są stałe w danej temperaturze. Proponuję zatem uporządkować tę zależność. Niech po lewej stronie równania będą wielkości stałe, a po prawej stężenia reagentów. Zatem podzielmy prawą i lewą stronę równania przez K2. A następnie pozbądźmy się z lewej części równania stężenia substancji A podniesionej do potęgi A i stężenia substancji B podniesionej do potęgi B. Czyli podzielmy obie strony równania przez to wyrażenie. Przyjrzyj się dokładnie temu, co otrzymaliśmy. Dokładnie, jest to wyrażenie na stałą równowagi. Iloraz stałych szybkości reakcji odwrotnych znajdujących się w równowadze termodynamicznej to nic innego jak stała równowagi reakcji. K1 podzielone przez K2 równe jest duże K, czyli stała równowagi. Więc stała równowagi równa jest stężeniu substancji C podniesione do potęgi C razy stężenie substancji D podniesione do potęgi D podzielone przez stężenie substancji A podniesione do potęgi A razy stężenie substancji B podniesione do potęgi B. Bardzo ważne jest, aby zawsze pamiętać o tym, że stężenia w wyrażeniu na stałą równowagi K są to inne stężenia niż te początkowe i nazywamy je stężeniami równowagowymi. Dla utrwalenia rozwiążmy takie zadanie. Zmieszano 3 mole wodoru i 1,5 mola pewnego fluorowca. Po ustaleniu się równowagi stwierdzono, że powstały 2 mole fluorowcowodoru. Oblicz stałą równowagi. Najpierw zacznijmy od zapisania równania reakcji. Pewien fluorowiec, fluorowce zawsze mają postać cząsteczkową, przereagował z wodorem, w wyniku czego powstał fluorowcowodór. Dokładnie 2 jego mole. Stała równowagi tej reakcji wygląda następująco. K równe jest stężenie produktu podniesione do potęgi drugiej, ponieważ jak widzimy powstało nam 2 mole tego produktu, podzielone przez stężenie wodoru razy stężenie fluorowca. Stężenie wodoru i fluorowca nie jest podniesione do potęgi, ponieważ w równaniu reakcji mamy jasno powiedziane, że w reakcji bierze udział po jednym molu obu reagentów. Zwróć tutaj uwagę na stosunki molowe. Zawsze w tym przypadku produktu jest 2 razy więcej niż moli wodoru czy fluorowca. Natomiast substraty reagują ze sobą w stosunku molowym 1 do 1. Umieśćmy wszystkie dane w tabeli i obliczmy wszystkie liczby moli po zakończeniu reakcji. Przed zajściem reakcji z treści zadania wiemy, że mieliśmy do czynienia z 3 molami wodoru oraz z 1,5 mola fluorowca. Przed reakcją nie mieliśmy ani jednego mola produktu. W trakcie reakcji ilość
jednego mola wodoru przereagowała z jednym molem fluorowca. Wiemy też, że w trakcie reakcji nasz produkt nie reagował, ponieważ go nie było. Po zajściu reakcji ilość moli uległa zmianie. Na samym początku mieliśmy 3 mole wodoru, w trakcie reakcji przereagowało nam 1 mol wodoru, dlatego też po reakcji zostało nam 2 mole cząsteczek wodoru w mieszaninie poreakcyjnej. Przed reakcją mieliśmy 1,5 mola fluorowca. Wiemy, że w trakcie reakcji przereagował 1 mol tego fluorowca. To też w mieszaninie poreakcyjnej zostało nam jeszcze 0,5 mola fluorowca. W trakcie reakcji wiemy również z treści zadania, że powstało 2 mole fluorowcowodoru. Możemy założyć, że reakcja przebiega cały czas w tym samym naczyniu i objętość możemy przyjąć za stałą, równą na przykład 1 decymetr sześcienny. Wtedy stężenia równowagowe będą liczbowo równe obliczonym liczbom moli po reakcji. Czyli w stanie równowagi wyrażenie na stałą równowagi prezentuje się następująco. Stężenie produktu podniesione do potęgi drugiej, to wiemy już z wcześniej zapisanego wyrażenia na stałą równowagi, podzielone przez stężenie substratów, które pozostały nam w mieszaninie poreakcyjnej. Czyli dzielimy przez stężenie równowagowe. Wynosi ono 2 mole na decymetr sześcienny wodoru i 0,5 mola na decymetr sześcienny fluorowca. Stała równowagi naszej reakcji wynosi 4.